Moimi Państwa gościem jest Aneta Szulakiewicz, w Polsko-Amerykańskiej Izbie Handlowej, członek Rady Dyrektorów, wiceprezes do spraw międzynarodowych, a na co dzień także założycielka, właścicielka firm General Masonry Construction i General Masonry Supply Venture. Witam serdecznie. Witam Daniel, witam Państwa. Dziękuję Ci w ogóle, że znalazłeś czas i udało Ci się ze mną połączyć, mimo tego, że wiem, że byłeś bardzo zaangażowany w sprawy związane z Euro 2021, z którego relacją dzieliłeś się ze wszystkimi na żywo. Także bardzo serdecznie Ci dziękuję, że znalazłeś czas, aby się połączyć. Nie samą piłką człowiek żyje. Jest także wiele rzeczy interesujących wokół świata sportu również. Jak długo już w Izbie Handlowej? To znaczy się, no, tą funkcję jako wiceprezes do spraw międzynarodowych objęłam zupełnie od niedawna, zaledwie od niecałych chyba 2 miesięcy. Jest mi bardzo miło, że po prostu tutaj Rada Dyrektorów wybrała mnie na to stanowisko, powierzyła mi tą rolę. Aczkolwiek nie znaczy to, że z Izbą jestem zaangażowana w Izbą od niedawna, ponieważ wcześniej pełniłam również funkcję jako wiceprezes do spraw internal, także jestem zaangażowana od kilku lat w działalność Izby Handlowej Polish American Chamber of Commerce. Czyli wynika z tego, że warto być członkiem, że warto się angażować, że można z tego także wynieść swego rodzaju kontakty, korzyści, które przekładają się później na funkcjonowanie biznesu. Oczywiście, uważam, że jak najbardziej jest, dobrze jest rozważyć kwestię i przyłączyć się do naszej izby. Tutaj wraz z Radą Dyrektorów robimy wszystko, aby Izba się mogła dalej rozwijać, abyśmy mogli razem wspólnie pomagać biznesom, które po prostu do nas dochodzą, dołączają, abyśmy mogli wpływać korzystnie na ich rozwój. A w tej chwili jesteśmy troszeczkę bardziej otwarci na oczywiście spotkania in person. Mamy to wszystko już dzięki Bogu otwarte. Do tej pory było to naprawdę w dużej mierze utrudnione. Ale to nie znaczy to, że zapominaliśmy o naszych członkach, z tego względu, że staraliśmy się organizować wszelkiego rodzaju seminaria, szkolenia, networku, to wszystko było na Zoom, mieliśmy różnego rodzaju, dzieliliśmy się w miarę możliwości różnego rodzaju informacjami dotyczącymi PPP loan i różnymi, także ta lista jest naprawdę długa i uważam, że warto się przyłączyć i poszerzyć swoją działalność, bo taka jest właściwie misja każdego business owner, żeby po prostu dać to the front ourselves. Także jest ta możliwość. Pamiętam z naszych także i wcześniejszych rozmów, że w momencie, kiedy tak naprawdę zmagaliśmy się z tym największym kryzysem w związku z pandemią koronawirusa, zamykaniem biznesów, wy jako firma potrafiliście sobie poradzić jednak w tym czasie i pewnie też i ta wiedza wyciągnięta chociażby dzięki przynależności do Izby Handlowej, w jaki sposób została wykorzystana, ale w jakim dzisiaj miejscu jest General Masonry? W jakim miejscu? No w tej chwili jesteśmy, mamy swój sezon w construction. Myślę, że wiele business owners, którzy są związani z firmą budowlaną swoich firm, mogą tutaj po prostu się ze mną zgodzić. Miesiąc June, wiadomo, czerwiec jest jednym z najbardziej takich intensywnych miesięcy, także działamy, robimy różnego rodzaju serwisy murarskie dla klienta. W tej chwili mamy klientów, którzy jest bardzo wielkie zapotrzebowanie na różnego rodzaju właściwie patia, bo to jest sezon też na patia, na spędzanie czasu na zewnątrz, także praca z kostką brukową, bardzo, bardzo wiele tych projektów jest. Wiadomo, konkrety, wylewki betonowe, New Construction Editions, no i ta lista jest też równie długa. Jeśli chodzi o materiały budowlane, bo też również, jak sam widzisz Danielu, jestem teraz w naszym showroom, General Masonry Supply Venture, znajdujemy się w Zabruk, a dysponujemy wielkim asortymentem różnych materiałów budowlanych. I tutaj zapraszam wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani uzyskaniem high quality building materials,
na swoje projekty, nawet do wykończeń swoich projektów, także zapraszam. Mamy bardzo wiele również porcelany, która dzisiaj jest właściwie untapped. Postarałam się tutaj przygotować dla Was również, a dla Ciebie właściwie chciałam Ci pokazać porcelanę, która używana jest na, nie wiem czy to widzisz, wszelkiego rodzaju surfaces, na baseny, wykorzystywane jest to na balkony, walkways, przy schodach frontowych i perios, i, no i gdziekolwiek tylko, po prostu w zależności od klienta, w zależności od projektu. A czy to jest projekt, jeśli ten projekt jest bardziej modern, to jak najbardziej polecam porcelanę. Jeżeli ktoś z klientów ma projekt bardziej traditional, wówczas polecamy i dostarczamy materiały takie jak na przykład bluestone, flagstone i inne. Wszystko w zależności od potrzeby customera. Czyli tak, wniosek z tego płynie taki, że chyba warto zainteresować także polskich kontraktorów, których przecież w metropolii chicagowskiej jest cała masa, przyłączeniem się do polsko-amerykańskiej izby handlowej, no bo w końcu mogą, możecie także nawiązać dzięki temu jakieś kontakty i być może wspólne projekty zaczną powstawać. Rzeczywiście, że tak. Tak jak zawsze mówimy, jest to naprawdę, uważam, że jest to bardzo korzystne przyłączyć się do izby. Izba Handlowa Polish American Chamber of Commerce działa już tutaj w Chicago ponad 20 lat, także ma to swój piękny staż. No i tak jak wspomniałam wcześniej, robimy wszystko za radą dyrektorów, abyśmy po prostu mogli wpłynąć korzystnie na rozwój naszych członków. Naprawdę jest pomoc nie tylko ze strony po prostu jak przebrnąć przez pewne fazy, bariery, aby po prostu się móc przebić na rynek amerykański, ale również to się tyczy do członków, którzy są zainteresowani naszą współpracą over the sea, nawet i z Polski, bo z tego co wiem, kontakt z nowymi członkami i business owners, którzy chcą po prostu nawiązać współpracę z Izbą, jest naprawdę bardzo olbrzymi, także wygląda na to, że działamy na tyle prężnie, że są wielkie zainteresowania. W takim razie ja odsyłam także już bezpośrednio na stronę Izby polishamericanchamber.org. Można także zresztą wejść na stronę General Masonry i tam z kolei dowiedzieć się więcej na temat działalności firmy. Tak, ja właściwie mamy dwie strony. General Masonry Supply Venture ma swoją stronę. Tam jest również wiele zdjęć, wiele, po prostu mam tak jakby virtual gallery, gdzie można po prostu zobaczyć, jakiego rodzaju mamy materiały budowlane. Jak i również strona General Masonry Supply, strona dla General Masonry Construction pod hasłem General Masonry Services.com, z którą można się również zapoznać i zobaczyć, jakiego rodzaju services wykonujemy dla klienta. Odsyłam już w takim razie tam bezpośrednio po więcej informacji, niespodzianek być może. Aneta Szulakiewicz, członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej, wiceprezes do spraw międzynarodowych i na co dzień właścicielka General Masonry, była moim Państwa gościem. Dziękuję za tę informację i rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.